jesteś pewien, że tego chcesz? Charizard! Do boju! Proszę cię, Pikachu, wybieram cię. I co ty na to? Odsuńcie się lepiej, bo będzie krwawa jatka. Nie daj się, Pikachu! Naprzód, załatw go! Auć! Pikachu, nie! Tak, wygrałam! Zabieram je! Był taki młody! Miał jeszcze tyle przed sobą! Nie zostawię cię tak, Pikachu! Będziemy znowu razem! Ocalę cię! Tak, tak jak myślałem! Brak tętna! Nie ma czasu do stracenia! Trzeba operować! To może lekko zaboleć, ale co ja plotę? Przecież i tak niczego nie czujesz! Zobaczmy, gdzie leży problem! Ha? Chyba powinieneś bardziej uważać na to, co jesz! Ha, one są już do niczego! Można je tylko wyrzucić! To powinno postawić cię na nogi! Teraz wystarczy zaszyć! Ćwiczyłem wcześniej na skarpetkach, także bez obaw. Rany, ale się stresuję. No i gotowe. A teraz czekamy. Proszę, Pikachu, tylko nie idź w stronę światła. No mały, dasz radę. Hejka! Pikachu, to naprawdę ty? We własnej osobie. Ach tak. Wszystko okej? Powiedziałem coś nie tak? Ilość śmieci na podłodze. Nie czuję się najlepiej. Chyba się przeziębiłem. Skąd te śmieci? To zajmie trochę czasu. O, szukałem tej kredki. Fuh, ale obleśne. Ale co robić? A, co ty robisz? To glut? Zaraz puszczę pawia. Muszę to przełknąć. Co to ja miałam? Cool. Zrobione. Patrz na to. To moje najnowsze dzieło. Podoba ci się? To ty i ja. O, uroczo. Ja też coś narysuję. Gdzie są kredki? Muszą tu gdzieś być. Może pod wersalką? Chyba ją mam. Bingo. Bingo. OMG. To chyba nie... Myślałam, że nauczyli cię korzystać z toalety. No bo... Serio? O czym ty mówisz? A to, kiedy rysuję, robię się głodny. I mam słabość do czekoladowego kremu. Czekaj, czy ty myślałaś, że to... Kupa, tak myślałam. Co za ulga. Następnym razem użyj łyżeczki. Czekaj. Aha. Chyba wiem, co z tym zrobić. Potrzebny mi ten materiał. I wiaderko. Tak, to się może udać. Zaraz wracam. Hej, Chris, patrz na to. Przykleję wiaderko do ściany. Jej! I dołożę kolejne skillem w różnych kolorach. Wygląda jak tęcza. Włożymy tutaj twoje zabawki. I przybory plastyczne. Wszystko będzie w jednym miejscu. O, wow. No tak, na taką reakcję liczyłam. Łap. Pokoloruję nasz portret. Tylko odłóż potem kredki na miejsce. Małymi kroczkami, Pikachu. No co ty? Nie gadaj! Hej! Muszę wracać do pracy, mamo. Wstać! Widzisz ten znak? Ej, ale to nie fair. Ach, ludzie. Teraz jesteś mój. O nie, niedobrze. Muszę jakoś przemycić tego pokebola. Tylko jak? Już chyba wiem. Nie ze mną takie numery. Witam. Ja i mój Bobas chcielibyśmy obejrzeć film. Możemy wejść? Nie tak szybko. Najpierw muszę cię sprawdzić. Mam nadzieję, że niczego przede mną nie ukrywasz. Bez obaw, mały. To potrwa tylko chwilkę. A czy to konieczne? Tylko spokojnie. Niczego nie podejrzewa. Chyba wszystko jest w porządku. Zaraz. Ups. Wiedziałem. Zmiataj stąd. To ja lecę. Poważnie się zawiodłem. Nie próbuj tego ponownie. Spróbujmy jeszcze raz. Pokaż. Zgadza się? O, popcorn. Mogę? Ale nie za dużo. Dawaj. Mam słabość do popcornu. Nie, to niemożliwe. To przecież pokeball. Czemu to zrobiłaś? Byłam pewna, że tym razem się uda. Zostaw chociaż popcorn. To znowu ty? Pokaż pudełko. Nic tu nie ma oprócz popcornu. Niczego nie widzę. Mogę już wejść? Tak. Wybacz, że ci nie wierzyłem. Wchodź śmiało. Super. Co to było?
Juhu! Hej, kolego! Uf, nareszcie się udało! Zaraz, a gdzie mój pokeball? Gdzieś tu musi być! Czekałem na tę chwilę! Jesteś mój! Możesz mnie puścić? Właśnie dlatego macie zakaz wstępu? Widzisz ten znak? No cóż, wybacz, ale trochę sobie zasłużył, co? Jestem już! Nareszcie zaczynałam się martwić. Gdzie byłeś? Coś mi wypadło. Nudzę się. A tam jadłam smaczne chipsy. Tęsknię za Lili. Udało mi się. Zaraz cię stamtąd wyciągnę. A to ty. Jak się to otwiera? Hej, co ty wrabiasz? Zaraz zwymiotuję. Wyłaź, chcę tylko pogadać. Jasne, nie dam ci się zbajerować. Irytuje mnie. Spróbuję innego podejścia. Po prostu cię stamtąd wydmucham. Przestań! Zepsułaś mi fryzurę. Może wreszcie da mi spokój. Nie potrafię otworzyć tego głupiego pokebola. Hehe. Zrobię sobie przerwę na przekąskę. Co tam masz? Chipsy? O, ładnie pachną. Zjadłabym. Co się? Może się podzielisz, co? Jasne. Podręczniki na kolejną lekcję? Co się? Co się stało? Okej, to było dziwne. Podmuch wiatru, czy co? Okej, to na pewno nie wiatr. Bla, bla, bla. Normalna rozmowa. Normalnych dziewczyn, bla, bla. Nie poznaję ich. Okej, niczego nie podejrzewa. Gotowa? Co jest grane? Znowu się patrzy. Coś nie tak? Wiedziałam, że to wy. Dość tego. Zaraz wam pokażę. Zobacz. To mógł być błąd. Dzwonek was uratował, ale to nie koniec. Czemu ona taka agresywna? To tylko niewinne żarty. Oj tam, idziemy na lekcję. A musimy? Poczekaj, zajrzę do sali. Jesteśmy spóźnione. Raczej nie uda nam się wejść ukradkiem. Dzisiaj napiszecie sprawdzian. Mam pomysł, a właściwie to cały plan. Walnij jak największą błyskawicą, żeby odwrócić ich uwagę. Z przyjemnością. Patrz i podziwiaj. Co się dzieje ze światłem? Duchy! Szkoła jest nawiedzona! Mamusiu! Przytul mnie, Lili. Powinnyśmy się schować. Masz rację. A w ogóle to nie znoszę tych zajęć. Boję się. Dobra robota. Szybciutko, zanim się zorientują. Nie ma to jak efektowne wejście. Dokładnie. Wystarczy tego migotania? Chyba naprawdę się wystraszyli. Nie daj po sobie nic poznać. Skończyło się? Co się stało? Co się na mnie gapisz? Chyba jednak coś podejrzewają. To tylko drobna awaria prądu. Kontynuujmy lekcję. Tak jest, proszę pana. Miejmy nadzieję, że awaria się nie powtórzy. Na stolikach macie arkusze z testami. Jakie znowu testy? Rozumiesz coś z tego? Ani troszkę. Ale co tam? Jakoś sobie poradzę. Tutaj narysuję skośną linię. A tu literę R. A może U? Bo czemu nie? I jeszcze przewrócone S. Nie było tak źle. Skończyłam. Może następnym razem coś trudniejszego. Ale pomóż mi. Bardzo proszę. O, jak szybko. Gratulacje. Wielkie dzięki. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. I to by było na tyle. Co z oczu, to z serca. Ups. Co to ma być? Do tablicy. Okej, może się przeliczyłam. To nie fair. No wiesz co? Nie możesz tak robić. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Przepraszam, palec mi się omsknął. Słyszałem już wszystkie wymówki. Rozwiąż zadanie na tablicy. Żaden problem. To tylko proste mnożenie. 5 razy 5 daje 25. Teraz pomnożyć ósemki. To chyba 64. A jak dodam 8, to mi wyjdzie 72. Aha, zrobione. Ha? Tak szybko? Wow, imponujące! Łaha! Jestem bardzo sprytna! Ostrożnie z tymi płomieniami! Hej, gdzie to położyć? Czekaj.
Widzę kogoś. Sialalala. A, podglądacz. O. A, przepraszam, nic nie widziałem. Pikachu. Muszę ci coś pokazać. I nie będzie to miłe dla oka. O czym ty mówisz? Zrób zdjęcie. Dłużej wytrzyma. O, będę mieć traumę. Musimy coś zrobić. Nie chcę takich widoków z rana. Co możemy zrobić? Niech pomyślę. Czekaj, chyba wiem. Potrzebny mi obraz. Co to? Zrób to. Zasłońmy go. Czemu tak machasz łapkami? Aha. Myślałem, że to fajnie wygląda. I proszę, typka nie ma. Niespodzianka. To się miało udać. Czekaj, mam plan. Zobaczmy, co my tu mamy. Tego mi trzeba. Lubię spacerować po plaży. Ja też. Tyle nas łączy. To rozwiązanie naszych problemów. No, już się zaprzyjaźniliśmy. Zadzwoń do mnie. Jest dobrze, co nie? Udawajmy, że to sztuka współczesna. Tak bardzo tęsknię za Pikachu. Wróciłaś. To przeznaczenie. Cześć, dobrze cię widzieć. Ten koleś nigdy nie zniknie. Nie wiem, co robić. On i ten jego drogi szampon. Może wykorzystam bibułę. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? O to mi chodziło. Chwycę bibułę na końcu i zacznę ją zwijać. Jak harmonijkę. A teraz złapię w środku i rozłożę jak wachlarz. Pożegnaj się, typku z podróżnica. Zrobię więcej i okleję nimi ścianę. Jak ci się podoba? Żegnaj, papa. Gdzie on się podział? Na mnie nie patrz. Robiło się niezręcznie. Podobają mi się te dekoracje. Bardzo pomysłowe. Muszę być czujny. Hejka, jak leci? Chcę obejrzeć film. A masz przy sobie coś niedozwolonego? Nie śmiałabym. No dobrze, ale ładna torebka. Dzięki. Pora ją zeskanować. Uważaj, gdzie tym machasz. Żaden Pokémon nie umknie mojemu skanerowi. Zaraz, zaraz, mam cię. Żadnych Pokémonów, zmykaj stąd. Ale świecące jabłuszko. Ten koleś jest okropny. No, niestety. A gdzie ten piękny uśmiech? Może popcornu? Wow, chyba nie myślałaś, że jest za darmo. No, w sumie to tak. Mam jedynie to. Wow. Uwielbiam jabłka. Jesteś taki słodki. O, jak miło. Zaraz, już wiem. Ale potrzebuję tego jabłka. Hej, to moje. Lepiej, żebyś mi je przyniosła z powrotem. Zaraz. Masz? Juhu, jestem bogaty. Idę sobie coś kupić. No cześć. Ty, pamiętasz, co oznaczają te znaki? Mam przy sobie jedynie te jabłka. Wow, wyglądają smakowicie. Mogę? Jakie soczyste. Śmiało. Dzięki. O, patrz, co tu mam. Ups, pora na przedstawienie. Co jest? O, jesteś. Czy to jabłka? Mogę to wyjaśnić? Daj mi je! Nie! Dawaj! Udało się! Mam je! Chodź, idziemy! Już od dawna chciałam obejrzeć ten film. Słyszałam, że jest dobry. Ważne, że mam tu jabłuszka. Cii, nic nie słyszę. Chrupiące! Co to za smak? Nieważne, gorączne są pyszne. To będą moje ulubione chipsy. Pychota! Bąbelki łaskoczą mnie w język. Super wrażenie. Mogłabym tak bez końca. Nieskończone chipsy. To najlepszy dzień w moim życiu. Cała kuchnia zaśmiecona. Jakby tornado przeszło. Mama ostrzegała przed zwierzętami domowymi. Koniec tego dobrego. Jak jeden Pokémon może zrobić taki bałagan? Wierzyć się nie chcę. Przepraszam. Hej, ty! Słyszysz mnie? Aha! No co? Przeszkadzasz mi w jedzeniu! Nie rób tego! Czego? Nie żartuję! Słuchaj uważnie, ty głupi futrzaku! Och, przestań! Dość tego! Mam cię!
po prostu byłam głodna. Nie musisz mnie zamykać. Proszę, wszystko ładnie posprzątam. Nie, miałaś swoją szansę. Może to nauczy cię posłuszeństwa. Nie chcę być w Poke więzieniu. Jestem zbyt urocza, żeby być za kratami. Obiadek smacznego. Chyba sobie żartuję. Co mam niby zrobić z surową kukurydzą? O, mam pomysł. Może zadziała? Jeszcze tylko troszkę. Uhu, samodzielnie zrobiony popcorn. Powinnam być szefem kuchni. Tego już nie potrzebuję. Może więzienie nie jest takie złe? Czas zabrać się do pracy. Ta, zapomnij. Od tego zależy moja dominacja nad światem. Odłóż ten torcik. Teraz wystrzel błyskawicę z palca. Proszę bardzo. Puh. Bardzo zabawne. Pożałujesz dnia, kiedy nadepnęłaś mi na odcisk. Myśl, musi być coś, co mogę zrobić. W końcu jestem geniuszem zła. Chwila, już wiem. Ale tak serio, musisz dać mi przepis. Boże, jesteś ogromna. Jak to w ogóle możliwe? Przestań! Ile ważysz? Nie zadaję się Pokemonom takich pytań. Ile? Brzuch mi zasłania. Ach, wolałbym nie mówić. Aż tak źle? Ja cię odchudzę. Lubisz czekoladę, prawda? No to chodź po nią. Jest tak ślisko. Gdybyś przestał tym wymachiwać, byłoby o wiele łatwiej. To było okrutne. Jestem wyczerpana. Pikachu, gdzie jesteś? Bez ciebie jestem taka zagubiona, ale nie przestanę, dopóki nie wrócisz do domu. Mam nadzieję, że te plakaty pomogą. Chwileczkę. Poznaję to futerko. Pikachu, to ja! Co to było? Chyba cię tu nie ma, ale nie poddam się. Chyba mi się zdawało. O, napój. Musisz uważać. Nie, żadnych napojów gazowanych. A gdzie bąbelki? Woda? Znowu to zrobiłem. Mam nadzieję, że przygotowaliście się do sprawdzianu. Będzie wyjątkowo trudny. Co? No dobra, zobaczmy. Matma? Myślałem, że to lekcja polskiego. O, ciągle zapominam, że tak się dzieje. Proszę pana, znowu to się stało. To niechcący. Chyba mam mały problem. Mój sprawdzian się pali. O, pali się? Pali! Ma ktoś gaśnicę? Czemu? Czemu to zawsze musi mi się przytrafiać? Zaraz, a dlaczego ta kartka jest mokra? Och, no tak, zapomniałam. To nawet zabawne. Ale tak się nie da pracować. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o sprawdzian. Co zrobić? Czas minął. Proszę odłożyć długopisy. Ha? Co? Co wyście zrobili? Śmiesznie wyszło, bo... I na co ja się w ogóle staram? Ho, mam jednak pewien pomysł. Ależ to jest uwłaczające. Tak nie może być. Uch, a nie było chociaż niebieskich rękawiczek? Ściągnijcie to ze mnie. Auć! Proszę się uspokoić. Co to było? Co się dzieje? Hej, proszę natychmiast przestać! Juhu! Nawet fajna ta lekcja! Zrobiło się nieco bardziej interesująco! Szybciej, szybciej! Tylko na tyle cię stać? Dość! Chyba się wkurzył. Już wiem, co zrobię. Chwileczkę. Wszyscy zdaliście na szóstkę! Brawo! A teraz wynocha! Juhu! Chodźmy! Zaczekajcie na mnie! Muszę znaleźć nową pracę! Gotowa na drugą rundę? Mam dobre przeczucia. Rzucam. A? Skąd ja ją znam? A, tak, prawda. Wygląda znajomo. Ale mam ważniejsze zajęcia. Próbuję się skupić. Mam macki. Przyłgnęły. Obudziłem krakena. Nie powtórzę tego błędu. Do dzieła. Hej, dobrze się tym chwyta. Zacznę od włosów. Przeważnie rysuję się je od góry do dołu. A teraz rysy twarzy. To dzieło mojego życia. Idzie jak z płatka. Nie ma wielu kolorów. Na pewno łatwo mi pójdzie. Szybko pomaluję usta i jej trupio-bladą twarz. Wybrałem najjaśniejsze ciasto do naleśników. Idealnie dobrane.
Wow, wygląda jak ty. To twoja bliźniaczka. Ale naleśnik jest znacznie milszy. Bardzo śmieszne. Pora uwolnić wszelkie napięcie. Ale rzut. Tego właśnie chciałam. I to ma być trudne wyzwanie? Zrób sobie manikur. O co ci chodzi? Jak to się stało? Kiedy one tak urosły? Hej, nie narzekam. Ludzie płacą za takie paznokcie. Nie podniesiesz pisaka. Co? No weź, czemu to takie trudne? Bo zaraz wybuchnę. Nie radzę mnie denerwować. Chwileczkę. Wiem, co zrobić. Zapomniałam o wizytówce. Do szczęścia potrzeba łzy? Warto spróbować. Jestem wróżką chrzestną. Przydałyby się wam moje zdolności. Kochana, masz straszne paznokcie. Ale wiem, co poradzić. Odczaruj mnie, proszę. Lubisz błyskotki? Wow, długie macki. Dzięki, jesteś super. A gdzie podziała się wróżka? Teraz będę tworzyć. Wiesz, że to oszustwo? Najpierw narysuję okrąg. Teraz go wypełnię długimi pociągnięciami. To będzie moja baza. Teraz zmienię wkład i narysuję włosy. Nic trudnego. Przecież to ja je tak czeszę. Jak skończę górę, to zajmę się warkoczami. Wystarczy prosta linia. Teraz narysuję tułów. Najpierw trójkąt, zapełnię środek. Oczywiście na czarno. I domaluję twarz. Łagodnie uśmiechniętą. Na koniec ostatnie szczegóły. Na przykład kołnierz. Co za elegancka dziewczyna! Moja miniatura. Co ty na to? Pokażesz? Patrz, mnożysz się. Świetnie. Masz klony. Powiedz mi, czemu z tobą gadam? Oddaj to. Zawsze psujesz zabawę. No, rysuj mnie. Pracuję nad pozami. Pospiesz się. Mamy co powiadać. Ale co sobie obejrzymy? Może jest jakiś dobry film? O, tego jeszcze nie oglądałam. Hej, zobacz. Ha, niezłe. Wow, widziałaś to? Ciek! Ups, sorki. Spoko, zaraz rozjaśnię sytuację. Dobrze, że kupiłyśmy świeczki. Nastrojowe oświetlenie to jedno, ale telewizora w ten sposób nie włączę. Masz jakiś pomysł? Ha, niespecjalnie. Chyba, że... Zaraz wracam. Gdzie idziesz? Wybierzemy się do kina. To jest to! Ale chwilka, weźmy ze sobą przekąski. No dobra, to chyba wszystko. Na razie wrzucimy je do mojej torby. Dużo się w niej mieści. No jasne, nie zamierzam płacić za popcorn. Idziemy. Zapraszam. Oto mój bilet. No szybko, bo przegapimy początek. Czy to słodycze? Tak, a co? Zakaz wnoszenia własnego jedzenia. Myślałam, że te znaki to jakiś kiepski żart. Spaduwa. O, to niesprawiedliwe. Co za głupie reguły! To co robimy? Musimy coś wymyślić na poczekaniu. Tylko co? Musi być jakiś sposób. He? Już chyba wiem! To powinno zadziałać. Masz plan? Pomóż mi wyjąć słodycze i napoje. Dobra, ale wyjaśnij. Najpierw wyciągnę podszewkę torby. A! Już rozumiem! Przetnę ją wzdłuż nożyczkami. Najlepiej po linii szwu. Właśnie tak! Możesz już puścić. W ten sposób mamy tajemny schowek. Idealny do przemycania jedzenia. Nie zapomnij o napojach. Teraz wystarczy zawinąć podszewkę i wcisnąć ją z powrotem do torby. Ale jesteś przebiegła. Czekaj. O co chodzi? Zrobię zdjęcie. Pracowniczce kina? Niby po co? Tak na wszelki wypadek. Okej, szkoda czasu. Dzień dobry, spieszymy się na film. Bilety ważne, wszystko jak należy. Tak jest, nic podejrzanego. Ale coś dziwnie się zachowujecie. Otwórz torbę. Okej, ale tu nic nie ma. Pusta. Byłam przekonana, że coś ukrywacie. Nie, zaczekaj. To ja? Bardzo pani spostrzegawcza. Jak pięknie wyglądam. Rusz się. Koniecznie prześlij mi to zdjęcie. Na pewno spodoba się mojej mamie. To jest jeszcze lepsze. Wszystkie są wspaniałe. Dywersja udana! Chodź! Nie chcę przegapić filmu!
Powinnam zostać modelką. Najtrudniejszy etap za nami. Nie sądziłam, że zadziała aż tak dobrze. Ale jestem głodna. Jak to dobrze, że o tym pomyślałaś. W kinie trzeba mieć coś do przegryzienia. Nadal musimy być ostrożne. W razie czego znowu odwrócisz jej uwagę. O, zaczyna się. Prawie skończone. No i ponczusie zamówione. O, to nie brzmi zbyt dobrze. Kradzież! Nie wierzę własnym oczom. Nie pozwolę na to! Już cię od dawna ścigam, gagatku! Teraz wpadłeś! Ale to jakieś nieporozumienie! Myślałem, że słodycze są za darmo! Wszyscy tak mówicie? Powinni mnie za to odznaczyć medalem! Kolejny Pokémon za kratkami! Ulice są znów bezpieczne! Pikachu! Gdzie jesteś? Pikachu! Tęsknię za nim! Pikachu! Jesteś tutaj? A nie, to tylko wiewiórka! Może tutaj? Gdzieś ty się podział? Rozwiesiłem plakaty w całym mieście. Proszę, wróć do domu. Tak mi smutno bez ciebie. Co się z tobą dzieje, Pikachu? Pomocy! Wypuśćcie mnie stąd! Miles, ratuj! To okropne! Nie obawiaj się, przyjacielu! Pomoc już nadchodzi! Uratuję cię! Obiecuję ci! Wypuśćcie mnie! Hej, wiem, że mnie słyszysz! Ależ ty mnie wkurzasz, wiesz? Próbuję czytać gazetę, nie widzisz? Przegryzę te kraty w takim razie! Nie powstrzymacie mnie! Hej, ani się waż! A zresztą i tak nie masz na to szans! No to się przekonamy! To specjalna cela dla Pokémonów! Mówiłem! Nic nie działa! Chyba tu utknąłem na dobre! Myśli, że jest taki cwany! Co za dzień! Przydałaby się drzemka! Przymknę tylko oczy na chwilkę! Pikachu! Szukałem już wszędzie! Zaraz! Co to? To chyba poszlaka! Piórko Pikachu! O, to nie wróży niczego dobrego! Pora na ucieczkę z więzienia! Pikachu! Wreszcie cię znalazłem! Nic ci nie jest! Miles! Tak się stęskniłem! Zaraz cię stąd wydostanę! Wracamy do domu! Wiem nawet, co zrobimy! Jesteś genialny! Ha, ja nie śpię! Co jest? Odłóż tego Pokébola! Puszczaj go! Hej, udało się! No, może lekko przesadziłem? Ech, nieważne! Przynajmniej jestem wolny! Tak się cieszę, że cię widzę! No, zbierajmy się stąd! Może wstąpimy do szpitala po drodze? Co? Co się stało? Był tu chyba ten kujonek i... O nie! Tylko nie to! Tutaj. A, to jakiś duch? Takie szczęście nigdy mnie nie spotka. A, mam cię. To byłam ja. Dlatego właśnie nie lubię dzielić z kimś celi. Wow, poważna jesteś, co? Co jest? Znowu zapomnieliśmy zapłacić rachunek za prąd? Bez zabaw. Ja się tym zajmę. Wygrzewajcie się w moim blasku. Właściwie to całkiem przydatne. Poświeć mi tutaj. Hej, futrzaku. Chono tutaj. Potrzebuję trochę światła. Nie, dobrze mi tutaj. A może się dogadamy? Umowa stoi. Nie żuj tak głośno. Próbuję się skoncentrować. Nic na to nie poradzę. Te chipsy są przepyszne. Skończyły się. Hej. Masz więcej? No to znowu odcinamy prąd. Masz to. Wow, mogłabym do tego przywyknąć. Warto mieć cię w pobliżu. O, miło z twojej strony. Hej, czemu nie gra? Nie, nie poddawaj się. Potrzebuję cię. Hej. Tak? Musisz coś zrobić. Naprawdę? To będzie kosztować. Chcę nowe łóżko. Okej, da się załatwić. O, i chcę jeszcze jedną rzecz. Co? Nie, nie ma mowy. Nie możesz. O, mogę. Wiesz, co robić. Tak, trzeba żyć. Mogłabym do tego przywyknąć. To takie upokarzające. Nie zapomnę ci tego. Dobra, czas wziąć się do roboty. Powinno pójść jak z płatka. Wow, to cud. No to impreza. Strasznie się nudzę. Ciszej tam. Bycie gliną to ciężka charówka. Muszę ćwiczyć mózg i ciało. O tak, ale pali. Patrzcie na moje bicki.
Mam się zachwycać? To jeszcze nic. Nie chcę się chwalić, ale wiem, Parker ze mnie. A więc to tak. A zrobisz tak? Łatwizna. O, słodko. Patrz na to. Proszę, nie rób tego, ośmieszysz się. Spoko, dam radę. Wściekła pięść. Nie chcesz ze mną zadzierać. I tak każdego dnia. Aha, okej. Okay. Tak chcesz się bawić, co? Niech pomyślę. Aha. Hej, Wednesday, potrzebuję twojej pomocy. I co ja mam niby zrobić z tą kartką? Po prostu trzymaj ją nieruchomo. Piff, paff, przebijesz to? Tak to się robi. Nie chciałam tego. Patrz, jaką mam dziarę. Wow, nie spodziewałam się tego. Całkiem spoko. Wygrałaś tę rundę, pani władzo. To jeszcze nie koniec. Och, ale tu gęsta atmosfera. Hej, koleżanko, widzisz tego niesamowitego lwa? Dziaraj! Tutaj! Okej, okay, mogę to zrobić. Łaskocze. Skończyłam. Dziękuję. Hej! Co znowu? Mam ci coś do pokazania. Patrz na to. OMG. To najzabawniejsza rzecz, jaką widziałam. Co? Dlaczego się śmiejesz? Sabotaż. Jak mogłaś mi to zrobić? Myślałam, że wygląda dobrze. Każdy chce być krytykiem. Z czego wykonane są te pręty? Nie zamierzam się poddawać. Potrzebujemy pomocy. Do roboty, rączko. Widzisz te klucze? Idź po nie. Ile papierkowej roboty. Kark mi zesztywniał. Właśnie tutaj. Jakie to odprężające. No dalej, pospiesz się. Czekaj, co jest? Śmieć, mój pokeball. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Zdobądź klucze. Czekaj, żartujesz sobie ze mnie? Odstaw go. Czy muszę to przeliterować? Dobra, uproszczę ci zadanie. Kumasz? To nie jest takie trudne. Poważnie? Robisz to celowo? Hej, Pikachu, podejdź tutaj. Już idę, koleżanko. Czy to wygląda jak klucz? Nie martw się, znam język rączek. Klik, klik. Rozumiesz? Mam dobre przeczucia. Patrz, wiedziałam. Nareszcie. Teraz możemy się stąd wydostać. To takie ekscytujące. Czekaj. Nie mogę zostawić mojego pokebola. Co? Musiałem przysnąć. A, ucieczka z więzienia. Wynośmy się stąd. Nie tak szybko. Wednesday, nie zapomnij o mnie. Wednesday. To takie niesprawiedliwe. Chodź tu, siadaj i nie ruszaj się. A ja zaserwuję ci obiadek. Mam nadzieję, że lubisz makaron. To mój własny specjalny przepis. Sekretnym składnikiem jest miłość. O, prawie zapomniałem. Czy naprawdę muszę to jeść? Wygląda jak robaki. Przepraszam, zapomniałem o musztardzie. Ale bałagan. Coś ty narobiła. Widelec mi się ześlizgnął. Muszę to posprzątać. Twoja mama nie może tego zobaczyć. To już chyba wszystkie kluski. Włożę je z powrotem na talerz. Mam nadzieję, że to wystarczy. Przepraszam, zapomniałem o warzywach. Nie chcę makaronu. Jest to bleśne i oślizgłe. O, widelec. Hej, zdarza się. Jeszcze chwilkę, kochanie. A? Makaronowy deszcz. Co? Co się dzieje? Pikachu? Gdzie jesteś? Whee! Kto to powiedział? Wiedziałem, że ten dom jest nawiedzony. Pikachu? To ty? O, jesteś za wolny, tato. Hej, wyjdź stamtąd. Halo, słyszysz mnie? Chwileczkę. Nigdy mnie nie znajdzie. Tak ci się wydaje. Aha, mam cię. Muszę lecieć. Hej, wracaj tu. Zmuś mnie. Tylko poczekaj. Kręci mi się w głowie od samego patrzenia na ciebie. A myślisz, że jak ja się czuję? To było fajne. Potrzebuję wsparcia. Dzwonię do opiekunki. Co tu się dzieje? Dość tego. Teraz mam kłopoty. Siadaj. Wiem, jak temu zaradzić. Potrzebujemy taśmy. Możemy o tym porozmawiać? To chyba przesada. Widzisz, jak łatwo poszło? To też ci się przyda. A teraz wcinaj makaron. Co mam z tym zrobić? Sweter na drutach?
Nie ma szans. Właśnie z tym muszę się mierzyć. Czy ja muszę wszystko robić? Wypróbuj pałeczki dla początkujących. To powinno ułatwić sprawę. Jest taka szansa. Spróbujmy. Hej, widzisz to? Co to za czary? Hej, te kluski są dobre. Dobra robota, Pikachu. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć. Jestem z ciebie taki dumny. Nie, kochanie, zamieniam się w słuch. Mam długopis. Okej, co dalej? Hej, tato, tatusiu, tutaj! Daj mi chwilę, kochanie, tatuś jest zajęty. To było chamskie. Hej, co robisz? Pobawmy się. Czekaj, nie mam na to czasu. Co? Nie, rozmawiam z Pikachu. A więc to tak. No dobra, sama zapewnię sobie rozrywkę. Ja ci pokażę. Prosiłeś się o to. Do ataku! Cel trafiony. Dość tego. Ostrzegałem. Pójdziesz ze mną. Mam złe przeczucia. Musisz spalić trochę energii. A ja wiem jak. To jest ciężkie. Uległo to podniosłem. Ja to wezmę. Wyciskamy. Co? Jak? Dobra, nie ruszaj się. To miało być trudne? Ej, ale fajnie się odbijam. Trzeba pocierpieć, żeby mieć krzepę. Mogłabym tak robić cały dzień. Udało się? Myślałeś, że będzie zmęczona. Czas na plan B. Dobrze się czuję. Załóż to, kochanie. Teraz biegnij. Nie zatrzymuj się. Biegnij, ile sił w nogach. Patrz na mnie, tato. Bardzo dobrze, kochanie. Biegaj, biegaj. Robię się senna. Chyba muszę odpocząć. Co? Hej, dokąd idziesz? Jestem wyczerpana. To było trudniejsze niż myślałam. Okej, czas na drzemkę. Chyba zaraz zemdleję. Co? Nie wierzę. Wygląda uroczo. Słodkich snów, kochanie. A ja będę tu cichutko siedział. I może faktycznie uda mi się dokończyć zakupy. Na czym skończyłem? Uwielbiam moją pracę. Ups, muszę zachowywać się poważnie. Stać, nie widzisz znaków? Żadnych Pokemonów. Chyba ich nie przemycasz, co? Co? Ja? Ależ skąd? O, naprawdę. Samocenie. Rączki do góry. Czekaj, co ty robisz? Przestań! Au, przekraczasz granicę mojej prywatności. Postaw mi chociaż najpierw kolację. Wiedziałem, że coś ukrywasz. Gdzie to jest? Czekaj, pokaż rączki. Nic tu nie ma, widzisz? O, okej. Wydajesz się czysty. Ostrożności nigdy za wiele. Kumam, wykonujesz swoje obowiązki. Chwileczkę, a co masz w buzi? Język? Mądrala z ciebie. Wiem, co robić. Gili, gili. Stop, przestań. O, a to skąd się wzięło? Ziom, kup sobie nić dentystyczną. Fuj, żadnych pokeboli. Przepraszam, to był błąd. Pójdę sobie. I co ja teraz zrobię? Chwila. Wow, mam pomysł. Ej, wstawaj, juhu. Co to za hałas? Hej, koleżko, chciałbym kupić twój koc. Co ty na to? Serio? Chcesz to kupić? Tak, i płacę gotówką. Umowa stoi, bierz to. Dzięki. Mój plan jest niezawodny. Włożę tu pokebola. Jestem geniuszem. Już spokojnie, malutki. To dziecko? Tak, jestem dumnym tatusiem. Kocham dzieci. Mogę? Łapy precz. Ona śpi. O, okej. Budzenie dzieci to zbrodnia. Wejdź. Udało się. Wiedziałem, że tak będzie. A teraz wyłaź. Zaczyna się film. Super, wreszcie go obejrzę. Oh yeah, wyciskamy. Czekaj, co ty tu robisz? Coś jest nie tak. Co to jest? O, to najnowszy sprzęt do ćwiczeń. O, naprawdę, wygląda podejrzanie jak pokeball. Co? Pokebole nie mają wstępu na siłownię. O, to znaczy, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Już to gdzieś słyszałem.
Jest na to tylko jeden sposób. Pokaż mi to. A, proszę, to tylko piłka. Nic się nie dzieje. Mogę wejść do środka? A ta druga? Odbij ją. A, chyba nie powinienem. Powiedziałem odbijaj, bo jak nie... Z góry przepraszam. O, co się dzieje? O, cześć, okłamałeś mnie. Jak mogłeś? Wynoś się stąd. Szybko, uciekamy. On jest naprawdę wredny. Chciałem zrobić trening. A zamiast tego będę musiał zjeść chipsy. To takie niesprawiedliwe. Czekaj, wiem co robić. Możemy włożyć pokebola do paczki. Ochroniarz tam nie zajrzy. Co? To się nie uda. Ukryjemy go pod koszulką. Trzeba było tak od razu. Świetny pomysł. Tak, wiem. Ale mam bicki. A, to znowu ty. Ściemka. Wow, ale jesteś wielki. Mogę wejść? Muszę to spalić. Rozumiem. Miłego treningu. Gdzie by tu zacząć? To wygląda zachęcająco. Och, już tego żałuję. Są w ogóle jacyś ludzie, którzy lubią ćwiczyć? Auć! Musimy popracować nad miękkim lądowaniem. Udało się? No jasne. O nie, musisz się schować. Co jest? No i się doigrałeś. W nogi! Czekaj na mnie! Dzień dobry! Czekaj, nie wnoś jedzenia! Co? Naprawdę? Tu jest znak! Widzisz? Hej, nie ja to wymyśliłem! Żegnam! O kurczę! No dobra! Zaraz, zaraz! To znowu ty? Tak, pozbyłem się jedzenia! A tu mam zabawki, a nie przekąski! Bardzo sprytnie! Spadaj! Ale jesteś wredny? Bardzo wredny! Głupi ochroniarz! Cześć, David! Coś nie tak? Ten ochroniarz mi rozkazuje! Wszystko jasne! Pomogę ci! Myśli, że to rządzi? Hej! Daj mi to żarcie! Serio? Skoro tak mówisz? Czekaj, to chwilę potrwa. Jeszcze jedna paczka? Dobrze. I co teraz? David? Ha? No tak! Kula! Wypróbujmy ją. Super! Zrobię kolejne podejście. Wróciłem! Tak? A to co? Piłka? Dziwne. Bierz to. Można? No wejdź. Miłego seansu. Fajnie, że się udało. Pora wypuścić Pikachu. No i moje jedzonko. Dawaj, dawaj! Co? Tyle zjadłaś? O, dzięki! Myślałam, że już nie ma. O, nawet ciasteczka? Co za fatalny dzień! Mój śliczny wulkanik. Patrzcie, kogo przywiało. Znajdzie się miejsce na moje arcydzieło? Myślisz, że jesteś kozak? No pewnie. To najlepsza praca naukowa na świecie. W całości samodzielna. Zrób sobie zdjęcie na pamiątkę. Cóż, nie jest dobrze. Co mam teraz zrobić? Wow, to naprawdę coś. Super. A to co? Antenki. Świetne. Chyba coś mi świta. Ha, ha, rach, ciach, ciach, kolego. Sam to zbudowałem, proszę. Dziwne. Na pewno działa. Co się mogło stać? Proszę, nie zepsuj się. Czemu nie chodzi? Jeśli przez to przegram... Hehehehe. David? Zaraz zwariuję. Kiedyś ci się uda, David. No dobra, a co ty przyniosłeś? To będzie cudowne.
Brian, czy to twoja praca? Tak, to mój wulkan. Fajny, co nie? Prawda? Każdemu się podoba. Super. Wygrałem! Zazdrościsz mi? Co za porażka! Zgubiłeś coś, David? To kabel zasilania! Ups! Zapłacisz mi za to? Do dzieła, Pika! Co się tu dzieje? Tak, ja istnieję! Teraz pożałujesz, Brian! Bierz go! Zaszkodziłeś mojemu kumplowi! Co robisz z moim wulkanem? Masz za swoje! Przyjaźnisz się z potworem? Tak, a ty nie masz kumpli! Ale i tak przegrałem konkurs! Spójrz na to! Udało się! Oj, wciąż się smucisz! Zaraz, pokaż to! A teraz uważaj! O! Wszystko się włącza! Udało się, Pikachu! To prąd! Urządzenie działa! Jak pięknie, Pika! Hej! Uruchomiłeś maszynę! Niesamowity wynalazek! O kurczę! Świetnie! Uff! Chyba jednak nie jestem genialny. Złożę wniosek o większy grant. Hej! Masz mi coś do powiedzenia? Bardzo cię przepraszam. Tym razem ci wybaczę. Przyjmuję przeprosiny. Jesteś w porządku. A to co? Wystarczy je kliknąć? Może ta? Sprawdzę. Nie mam. A może tutaj? O, kurczę. Auć. Chwileczkę. Już wiem, co zrobić. Przecież strzelam prądem. Najwyższa pora to wykorzystać. Dobra, gotowa na klientów. Kto chce się podłączyć? Dzień dobry. Zapraszam do siebie. Proszę bardzo. Naładować? Chętnie. Super. No co? Hej. Naładujesz to? Chyba dam radę. Proszę. Super. Ile płaca? Weź wszystko, nara. Pachnie bogactwem. Czyli pora na zakupy. Co? Niedostępne? Nie. Koniec. Zaraz. Czy ja dobrze widziałam? Chodź tu, maleńki. Co ci się stało? Proszę, działaj. Czemu nie zdrowiejesz? Co za okrutny świat. Nieważne. Zadzwonię po pomoc. Doktorze, nagły przypadek. Zaraz u pana będę. Musimy poczekać. Jesteś moim ziomkiem. Pikachu, teraz twoja kolej. Doktorze, wreszcie. Co się stało? Ktoś go wyrzucił do śmietnika. Straszne, co? Rany. Dobrze, zbadam go. Już płacę. Tyle? Nie, proszę, mam więcej gotówki. Tak jest lepiej. Jest bardzo sfatygowany, co? Na pewno go naprawię. Nie ruszaj się. Dobrze, i co dalej? Czy tam jest oko? Potrzebujesz tego. Weź głęboki wdech. Nie słyszę bicia serca. Wybacz. Nie ma tętna? Nie! Nie, zaraz. Znam jeszcze jeden sposób.
Plasterki czynią cuda. Nie boli, prawda? Proszę. I gotowe. Dopilnuj, żeby odpoczął. Dzięki, pani doktor. Lepiej się czujesz? Trudno powiedzieć. Co ci dolega? Wow, dziwne. Pika, ty żyjesz. Uratowałem cię. Hurra! Od czego by tu zacząć? O, już wiem. Przyda mi się mała pomoc. Wyjmę mojego pokebola. Teraz będzie dopiero ciekawie. Wybieram cię. Hej, wstawaj. Juhu, pobudka. Co? O, tak mi się dobrze spało. O, gdzie ja jestem? Czemu krzyczymy? Nie wiem, co się dzieje. Serio, powiedz coś. Tak, tak bardzo. Chce mi się spać. Wow, prawdziwy z ciebie śpioch. Dobra, sama sobie poradzę. Ha, chyba użyję tej tektury. Okej, ale przesuń się. Rany, ile ty ważysz? A, czemu mnie znowu budzisz? Zaczynasz mnie naprawdę denerwować. Dobra, a to co robimy? Zobaczmy. Chyba mam pewien pomysł. Myślę, że ci się spodoba. Muszę tylko wyciąć z tego odpowiedni kształt. Mam już wyrysowane linie. Dzięki temu nie popełnię żadnego błędu. Zrobiłam też niewielkie nacięcia. Teraz mogę odciąć zbędną część. To już ostatnia. Właśnie o to chodziło. Zrobiłam też drugi taki sam. Ale to dopiero początek. Trzeba połączyć oba elementy w miejscach, gdzie są nacięcia. A następnie złożyć. Dzięki nim wszystko będzie się dobrze trzymać. Aż do samego końca. Wzmocnią one również całą konstrukcję. Gotowe. Wyszło całkiem nieźle. Myślę, że Claire też się spodoba. Hop, hop! Hej! Fajny fotel! Ekstra! Wiem, wiem. Mogę już iść spać. Trzeba je jeszcze czymś przykryć. O, naprawdę? W sumie to się napracowała, ale nie będzie spać na moim fotelu. Możesz wracać do swojego pokebola. Przydatna rzecz. A ja mogę udekorować swój fotel. Wow, szybko poszło. Dorzucę jeszcze kilka poduszek. Wygląda wspaniale. Założę się, że jest wygodny. Ach, jeszcze jak. Tylko te ściany jakieś takie gołe. Przydałyby się jakieś plakaty. Od razu lepiej. Powoli zaczyna to wyglądać jak w domu. Czy jest coś lepszego od pysznej kanapeczki? Tego mi było trzeba. Claire przy piłce. Mija jednego przeciwnika. Drugiego już jest pod polem karnym. Strzela i... nie trafia. Hej, możesz tak nie tłuc? Psujesz mi fryzurę. Hejka, jak leci? Jeszcze pytasz. Coś nie tak? Och, nie mogę na to patrzeć. Masz kawałek sałaty między zębami. O, tutaj. Serio, gdzie? No mówię przecież, tu. Ach, okej. Już? Co? Nie. Między zębami. Ja wytrzymam. Dobra, spróbujmy prościej. Masz, sama zobacz. Nic nie widzę. Mogę sobie tylko zajrzeć w oczy. Czekaj, chyba widzę. Daj mi chwilę. Nie, jednak nie. Ty to robisz specjalnie? Muszę jakoś ulepszyć to lusterko. Już wiem. Nałożę piankę montażową na brzegi lustra. Tylko powoli. Warstwa musi być równomiernie nałożona. Chcę zrobić z niej obramowanie. Nie mogę zostawić żadnych przerw. Następnie mogę zacząć nakładać kolejne warstwy. Zrobię takiego ślimaka. To wygląda jak bita śmietana. Aż się robię głodna. W każdym razie przystroję w ten sposób cały brzeg. Wygląda świetnie, ale to nie wszystko. Teraz potrzebuję noża. Zacznę przycinać przyschniętą piankę. Chcę ją uformować, tak by była gładka. Będę odcinać kawałek po kawałku. Nie chcę niczego popsuć. To nawet całkiem relaksujące. Dobrze, że podłożyłam coś pod stół. Będzie przy tym trochę bałaganu. A później łatwiej to posprzątam. W sumie i tak Claire będzie sprzątać. Już wygląda lepiej. Teraz gips. Nałożę go bezpośrednio na piankę. Powinien zakryć wszystkie nierówności. Dzięki tej szpachelce będzie mi łatwiej go rozprowadzić. No i szybciej. Jak już skończę, poczekam aż wyschnie. To
nie potrwa długo. Teraz muszę zetrzeć papierem ściernym, żeby pozbyć się nierówności. Pora na te niewielkie lusterka. Przyłożę je do pianki. Z tyłu nałożyłam klej. Docisnę je i upewnię się, że się trzymają. Będę ich potrzebować więcej. Zaczyna już to jakoś wyglądać. Teraz użyję tych kamyczków. Mają piękny kolor. Je również dokleję do ramki. Nałożyłam tu wcześniej trochę kleju. Wypełnię nimi te puste miejsca między lusterkami. To chwilę potrwa, ale efekt będzie tego wart. Użyję kamyków w różnych kolorach. To nada całości nieco kontrastu. Postaram się też, by ułożyć je w miarę blisko siebie. Nie chcę zostawić zbyt dużo wolnej przestrzeni, ani pobrudzić lusterek klejem. Będę je doklejać, aż przykryją całą piankę. I jak ci się podoba? Wow, jest piękne! O, patrz, mam kawałek sałaty między zębami. Dobrze, że nikt tego nie zauważył. Chyda! Nie musiałaś go zjadać. Ludzie są dziwni. No co, przecież nie będę marnować jedzenia. Tutaj będzie pasować. Wow, wygląda cudownie. I te kolory, jakie żywe. Idealnie pasuje do tego pokoju. Och, ja też wyglądam niczego sobie. Moja robota skończona. Pikachu, gdzie jesteś? Ktoś na pewno ją widział. Mam nadzieję, że te plakaty odświeżą ludziom pamięć. Rozwieszę je w całym mieście. Tak bardzo się martwię. Chcę, żebyś wróciła do domu. Pikachu! Hej, Jake, widziałeś Pikachu? Niestety, Emmo, nie pomogę. Powieszę to tutaj. Hej, co to ma znaczyć? Widzieliście tego Pokemona? Weźcie to, zadzwońcie, jeśli coś zobaczycie. O, musisz się ukryć. A ja muszę zachowywać się naturalnie. Mój Pokemon zginął, widziałaś go? Co? Ja? Nie, zdecydowanie nie, nic nie widziałam. A, okej, w każdym razie dzięki. O, mało brakowało. Dała się nabrać. Dlaczego to zrobiłaś? Oglądałam telewizję. Tam wyluzuj się. Jak dla mnie spoko. O, dobrze się zapowiada. Przerywamy transmisję, aby przekazać najświeższą informację. Pikachu zaginął. Hej, jestem w telewizji. Bądźcie czujni i zadzwońcie, jeśli zobaczycie tego Pokemona. To ja jestem sławna. Daj mi to, oglądasz za dużo telewizji. A, to niesprawiedliwe. Proszę cię, zawsze jestem przygotowana. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Muszę znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. O, wiem, co zrobić. Czas zastawić pułapkę. A teraz czekam. O, hej, jesteś w domu. Dlaczego się tak dziwnie zachowujesz? Uuu, co to miało być? Muszę działać szybko. Nie ruszaj się, utrudniasz sprawę. Spuść mnie! Będziesz mieć kłopoty. O, jeszcze nie skończyłam. Założę ci to. Gdzie mój Pokeball? I spadam stąd. Hej, boję się ciemności. Słodka, słodka wolność. Teraz muszę znaleźć drogę do domu. Nienawidzę biegać. Nie! Au, auć! Proszę, zatrzymaj się. Mam chorobę lokomocyjną. Zaraz tu nabrudzę. Co się dzieje z tą hulajnogą? Świetnie, wyczerpała się bateria. Wiedziałam, że trzeba było ją naładować. Co to było? A co to? Auć, moja głowa. Cześć, pomożesz mi? Muszę naładować hulajnogę. Jest to problematyczne, ale nie martw się. Podładuję ci ją. Wow, to było niesamowite. Jesteś jak chodząca, gadająca ładowarka. Wielkie dzięki. A teraz zejdź mi z drogi, muszę ruszać dalej. Ruszam. Może zwolnij. Nie mogę! Ratuj mnie! A, jedzie prosto na mnie. Uważaj! Kręci mi się w głowie. O nie, Pikachu, nic ci nie jest? Nie idź w stronę światła. Potrzebna mi karetka albo weterynarz. Doktorze, widział pan może Pikachu? Niech pomyślę. A tak, tam jest. Dziękuję. O nie, Pikachu, co się stało? Słyszysz mnie? Emma? To naprawdę ty? Jestem przy tobie. Hej, kochana. Auć! Bardzo cierpię. Tej dziewczynie przydałyby się lekcje jazdy. Biedactwo. Tu boli? Auć! Dlaczego to zrobiłaś? Ups. A tu? O, proszę, nie. A tu? Jest okej. Nie czujesz tego? Żartujesz? Potrzebny nam sprzęt większego kalibru.
Wow, uważaj! Coś ty zrobiła! Uważaj, gdzie machasz tą nogą! Pomogę ci! Okej, to moja wina. Koniec z młotkami. Przytul mnie.